I w tym momencie sędzia Mariusz Kuczkowski rozpoczął drugą połowę spotkania pomiędzy Pomyzanią Malborka a Olimpią Sztum. Wynik do przerwy był 1-0. Oby drużyny wyszły bez zmian. Thank you.
51 minuta, bramka wyrównująca 1-1. Thank you.
57 minuta spotkania. Bramkę w Olimpii Sztum strzelił zawodnik z numerem 10 Mateusz Pietrzyk. Wynik meczu 1-2. Czerwoną kartkę otrzymał zawodnik grający w numerze 9 w Pomezanie Malbork Bartosz Wojtysiak. Thank you.
Mam, ale... Minuta spotkania. Żółtą kartką został ukarany gracz Olimpisztum, grający z numerem 14, Wojciech Wirmański. Thank you.
Brawo, brawo, to jest uchwała!
74. minuta spotkania. Bramkę w drużynie gości strzelił gracz z numerem 4 Grzegorz Pliszka. Wynik meczu 1-3. Czwarta minuta, zmiana w drużynie Pomezanie Malbork, Boisko Guścili, Kamil Dryas grający z numerem 17 oraz Mateusz Kobyliński grający z 8, a na boisku pojawili się Piotr Sobieraj numer 11 oraz Mateusz Bełz numer 3. Thank you.
78 minuta, zmiana w drużynie gości. Boisko puszcza grający numerem 3 Daniel Jasiński, a na boisku pojawia się Mateusz Maciuk oraz zmiana w drużynie Pomy. Zanim Malbork boisko z numerem 20 opuszcza Sebastian Ratajczyk, a na boisku z numerem 15 pojawia się Patryk Linda. Thank you.
87 minuta spotkania, zmiana w drużynie Olimpii Sztum. Boisko opuszcza grający z numerem 14 Wojciech Wilmański, a na boisku pojawia się grający z 19 Patryk Marszałkowski. Thank you.
90. minuta spotkania, zmiana w drużynie gości. Boisko puszcza grający siódemką Maciej Pietrzyk, a na boisku pojawia się Jacek Roszkowski, grający z numerem drugim. Trzech.